Blisko 20 wystawców i tysiące miłośników piw rzemieślniczych przyciągnął trzeci Śląski Festiwal Piwa, który odbył się na katowickim rynku. Browarnicy przygotowali wiele propozycji dla odwiedzających. Przyjechaliśmy tu z piwem kraftowym, rzemieślniczym ze Świętochłowic. Mamy 8 piw na kranie, mamy kilka stylów w butelce również. Proponujemy ludziom coś nowego, świeżego. Teraz jest dobry czas, właśnie ludzie chcą popróbować nowych smaków, interesują się tym piwkiem. Świat piwa oferuje teraz bardzo wiele styli, możliwości. Ludzie to lubią, wychodzimy im naprzeciw. Dzisiaj przywieźliśmy kilka ciekawych pozycji, które są akurat odpowiednie na tą upalną pogodę, czyli mamy piwo z czarną porzeczką, takie typu sour ale, ono jest bardziej takie kwaskowate. Drugie piwo to jest pils, klasyczny pilsner. Trzecie piwo to jest hopernik, czyli IPA, czyli mocniej chmielone takie piwo. Później mamy sząbierki, czyli piwo z kawą i z łuską kakaowca, bardzo ciekawe też. No i najciekawszym chyba naszym piwem teraz, które prezentujemy, jest Riz Kosmodrom, który zdobył kiedyś nagrodę jako najlepszy Riz w Polsce. Dzisiaj lejemy go z tej samej partii, ale on teraz ma 1,5 roku leżakowania, także one 1,5 roku dojrzewało, żeby... Ostatnie beczki są dzisiaj, także dzisiaj ostatnia jest szansa, żeby się tego piwa napić. Jesteśmy knajpą, która specjalizuje się w imporcie piw z zagranicy. Nasze główne kierunki to są Niemcy, Londyn, Stany, Holandia. Z tych krajów mamy najwięcej piw dostępnych w ofercie. Od klasycznych niemieckich pilsów, helesów czy jasnych lagerów po najbardziej wykręcone imperialne stauty leżakowane w beczkach po bourbonach, które jeszcze leżakują w byłej kopalni gipsów w Stanach. Delektowaniu piwa towarzyszyły również występy na scenie w ramach drugiego Śląskiego Festiwalu Kapel Studenckich.